Witajcie, tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj mam dla Was temat, który sami zaproponowaliście. I przy okazji chcę Wam bardzo podziękować za wszystkie Wasze propozycje co do przyszłych tematów filmów. Mam nadzieję, że dzięki temu kanał będzie bardziej przydatny, milej będzie Wam się go oglądać i po prostu częściej będziemy się spotykać. A więc zaczynajmy. Jak kiełkować? Kiełkowanie nasion w domu jest bardzo, bardzo proste i tak naprawdę mimo, że trwa dosyć długo, bo parę dni, to pochłania nas w bardzo niewielkim stopniu, w zasadzie parę sekund dziennie. Jak kiełkować? Po pierwsze, nasyp nasiona do słoika. Ja przykrywam słoik cienką tkaniną lub gazą złożoną na kilka razy i przytrzymuję to wszystko gumką. Dzięki temu łatwo mi jest obcedzać nasiona, nie gubiąc ich gdzieś w zlewie, w odpływie. Przepłucz je parę razy, a następnie zalej je na kilka godzin. I zasada jest taka. Małe nasiona namaczamy krócej, nawet około 4 godzin. Duże nasiona dłużej, 8, nawet 10 godzin. Ale najlepiej zawsze zapoznać się z informacją na opakowaniu bądź od producenta, ile namaczać dane nasiona. Ja namaczam najczęściej na noc i tak mi kiełkują. Po tym czasie odcedzamy nasiona i przepłukujemy. I czynność tą powtarzamy 3, czasami nawet 4 razy dziennie, na przykład rano, po powrocie z pracy czy ze szkoły i wieczorem. Po 3-4 dniach, czasami dłużej, powinny nam się pokazać kiełki. Kiedy kiełki osiągną pożądaną wielkość, wtedy są gotowe do spożycia od razu po przepłukaniu. Jeśli chcemy je przechowywać w lodówce, to trzeba je wypłukać dokładnie, bardzo dokładnie wysuszyć i można przechowywać nawet parę dni w zamkniętym szczelnie pojemniku. W lodówce są zaskakująco smaczne. Na przykład mi kiełki brokuła dużo bardziej smakują niż na przykład brokuła surowo, a mają dużo większe zagęszczenie tych składników odżywczych. Dlatego bardzo Wam je polecam. I to wszystko bardzo proste, bardzo pożywne. Dzięki, do następnego filmu. Cześć!